Cześć, witam was w kolejnym nagraniu. Szybkie podsumowanie dzisiejszego dnia, jest dość późno. Powiem wam szczerze mówiąc, że troszeczkę mi czas dzisiaj zleciał tak szybko, że ja się nie zorientowałem, kiedy jest tak późno po prostu już do nagrywania, dlatego będzie dzisiaj troszeczkę szybciej. Zaraz wam podsumuję, jak mi minął dzień. Otóż byłem dzisiaj w pracy, zero treningu, nie miałem siłowni. Powiem wam, że jakoś słabo spałem na prawym boku i mnie tutaj strasznie bark boli. Nie wiem, czy jutro będę w stanie pójść na siłownię. Postaram się, no będę chciał po prostu pójść. Mam nadzieję, że mi przejdzie. Dzisiaj miałem robić tabatę i w sumie zrobiłem tabatę. Nie zrobiłem tak, jakbym chciał. Zrobiłem po prostu sobie głównie brzuch i nogi, zamiast po prostu całego ciała, także starałem się oszczędzać ten bark. I w sumie udało się zrobić taki trening, typowo praktycznie na brzuch i nogi. W sumie jestem zadowolony właśnie z tego, bo generalnie dzień miałem taki dość mało aktywny. Ta tabata akurat była idealna na dzisiaj. Co do odżywiania, no to miałem wszystko zaplanowane już wczoraj, przygotowałem sobie jedzenie wczoraj. Miałem troszeczkę inne plany z jedzeniem, wiedziałem, że będę miał mało czasu po prostu. I wszystko miałem z góry po prostu już zaplanowane, przygotowane, tak więc nie było już zupełnie problemu dzisiaj z trzymaniem tej michy. No i co więcej, w sumie dzisiaj taki dzień też bez historii, taki dość udany, szczerze mówiąc właśnie. Wszystko było zaplanowane, tak jak chciałem. Tyle po prostu na temat tego dnia, no. Co bym wam dzisiaj chciał powiedzieć ciekawego na zakończenie. Przeczytałem dzisiaj fajny artykuł, w sumie o tym, co przeczytałem, wiedziałem już wcześniej, ale dzisiaj jeszcze po prostu jeden artykuł mi się udało trafić na ten temat, a mianowicie temat jedzenia takich super produktów, które czasem was tam ludzie namawiają, że nie wiem, na przykład nie wiem, ostatnio popularne są jakieś tam te nasionka chia, czy tam kia, i ludzie bardzo się tym zachwycają, rzucają się na to. Powiem wam, że może jest coś w tym okej, ale generalnie to jest tylko strata pieniędzy, bo na przykład siemię lniane ma podobne takie właściwości do tych ziaren chia, a nie kosztuje tak dużo. No, możecie spokojnie zastępować jakieś takie super produkty zwykłymi produktami właśnie. No, nie wiem, czy nagrywałem kiedyś właśnie podobny temat, bo oglądałem też tutaj w Anglii na BBC taki program, był właśnie o tych super produktach. Ludzie tam testowali różne tam katony, jakieś tam egzotyczne owoce i porównywali do tego na przykład do truskawek, do jedzenia zwykłych truskawek czy malin. I wychodziło, że na przykład jedząc takie zwykłe owoce, ten organizm lepiej na przykład przyswaja różne witaminy, minerały, tak więc nie warto, nie wiem, przepłacać za coś egzotycznego, gdzie macie pod ręką jakieś takie właśnie zdrowe produkty, które chcecie, na przykład tak samo jakieś tam, nie wiem, sproszkowane te pędy, na przykład jakieś kiełki czy coś, no to możecie to jeść, powiem wam, że to jest jakoś tam udowodnione, że to jest jakoś słabo przyswajalne, na ludziach to do końca nie jest jakoś przebadane, tylko na zwierzętach i w sumie, jeżeli macie jakąś zbilansowaną dietę, że jecie na przykład dużo warzyw różnych zielonych, na przykład brokuły, sałatę, jakieś takie zwykłe rzeczy dostępne z ogródka, po prostu z naszych polskich sklepów, jakiś groszek czy coś, no to dostarczacie sobie praktycznie takie same właśnie ilości tych wszystkich składników odżywczych, tych minerałów i witamin, no tak więc nie ma sensu przepłacać, no, za jakieś takie właśnie nie wiadomo jakie rzeczy, no na przykład tak samo jak picie wody kokosowej, to też jest taki troszeczkę taki naciągany temat, no niby tam ma jakieś tam dodatkowe właściwości, ale to nie robi dużej różnicy po prostu, tym bardziej na przykład, nie wiem, jak idziecie na siłownię, że wystarczy napić się zwykłej wody na takiej siłowni i nie potrzeba wam właśnie jakiejś tam, nie wiem, wody kokosowej czy coś w tym stylu. Tak więc, jeżeli chcecie na przykład, nie wiem, właśnie zdrowo się odżywiać, czy właśnie szybciej chudnąć, to nie szukajcie jakichś takich trudnych rozwiązań. Sięgajcie po proste rozwiązania, to co macie po prostu w zasięgu ręki. Tak, żeby było wam po prostu łatwiej i taniej utrzymać to zdrowe wyżywienie. Nie musicie nie wiadomo jakich dań na przykład też komponować. Jakieś tam, nie wiem, są przepisy czasami z jakimiś, nie wiem, granatami, jakimiś
właśnie ziarnami kia, czy tam jeszcze jakimiś wymyślonymi, nie wiem, orzeszkami, czy coś skądś tam, gdzie możecie normalnie, nie wiem, orzech włoski gdzieś tam dać, który jest super orzechem, jakieś zwykłe, nie wiem, pomidory, ogórki, brokuły, sałatę i zapewnicie sobie bardzo dużo właśnie tych wszystkich witamin i odpowiednich minerałów i po prostu nie będziecie jeszcze przepłacać za to wszystko. Tak więc chciałem Wam właśnie o tym powiedzieć, uczulić Was na takie właśnie wydawanie zbędnych pieniędzy. Jeżeli Was stać, jeżeli lubicie na przykład i chcecie, możecie jak najbardziej. Wiadomo, tam są różne składniki w różnych owocach. Im bardziej będziecie zróżnicowani, tym bardziej zróżnicowane po prostu ilości tych witamin i minerałów sobie dostarczycie. I no to będzie na pewno jakiś tam benefit dla Was, ale jeżeli po prostu nie jesteście jakoś tam, nie wiem, finansowo przygotowani na takie właśnie wydawanie większe, czy po prostu no nie macie możliwości, nie wiem, mieszkacie gdzieś w mniejszej miejscowości i nie macie dostępu na przykład do jakichś tam egzotycznych rzeczy, no to nie musicie po prostu kombinować, zamawiać, trzymajcie się po prostu tych naturalnych produktów, najlepiej właśnie jeszcze jakbyście gdzieś z lokalnego rynku, jakichś tam, nie wiem, farmerów to dostawali, to by były jeszcze zdrowsze te rzeczy i prawdopodobnie jeszcze lepsze niż takie jakieś, nie wiem, eksportowane gdzieś tam, nie wiem, z Ameryki Południowej. Tak więc warto na to zwrócić uwagę i o tym pamiętać. To, co zrobicie, to zależy do Was. Po prostu to jest moje zdanie, takie zdanie różnych badań w sumie, bo wiele artykułów na ten temat czytałem i kilka programów oglądałem na ten temat i wszystkie te właśnie programy i artykuły potwierdzają to, co Wam mówię. Jak ktoś chce drążyć temat bardziej, to możecie sobie pogooglować, na pewno znajdziecie dużo informacji na ten temat. Tak więc na dzisiaj to już tyle, co Wam chciałem przekazać. Jak zwykle proszę o pytania, komentarze, sugestie, uwagi, krytykę, cokolwiek. Proszę o subskrypcję, lajki, jeżeli Wam się to podoba i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Siema.